dniu wczorajszym MKS Grudziądz podjął u siebie AZS Bydgoszcz. Do tej pory MKS przegrał 3 z 4 rozegranych meczy i oddalił się od czołowej trójki w tabeli. Grudziądzcy zawodnicy wszystkie tegoroczne mecze rozegrali do tej pory na wyjeździe, co było dodatkowym utrudnieniem. Niedzielne zwycięstwo nad przeciwnikiem pozwoliło szczypiornictwom z naszego miasta odrobić nieco straty do pierwszej trójki. Walka trwała do samego końca, by ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 22-22. Niewiele brakowało. Tak, niewiele brakowało, gdybyśmy wykorzystali te sytuacje stuprocentowe, no i mniej błędów popełnili, na pewno byśmy wygrali nie jedną czy dwoma bramkami, ale znacznie wyżej. Przeciwnik był dzisiaj w naszym zasięgu, ale nie potrafiliśmy skorzystać z takiego prezentu. Wiele trudnych sytuacji pod bramką przeciwnika, wiele chybień. Tak, ale też z drugiej strony drużyna z Bydgoszczy też stanęli na wysokim poziomie, włącznie mówię tutaj o bramkarzach z jednej i z drugiej strony, i to też spowodowało, że był taki niski wynik i nie szło rzucić. No mieli swoje dni bramkarze i do tego, mówię, jak wcześniej powiedziałem, może mniej błędów, to by korzystniejszy byłby wynik. No chyba sam wynik świadczy o tym, że trudno było się do bramki, że tak powiem, dostać. Tak, tak. Z jednej, z drugiej strony, chociaż u nas bardzo dobrze funkcjonowała gra obronna, z kolei w ataku żeśmy sobie nie radzili. Był moment taki, że nie mieliśmy wnet pomysłu na rozegranie piłki, a niepotrzebnie. I nerwy do tego dochodziły i zbyt szybko oddawane rzuty na bramkę. To są właśnie te błędy, które trzeba unikać w meczu. Jedna czerwona kartka dzisiaj. No, po oglądnięciu sędziowie zawsze będą mieli rację, chociaż im udowodniłem, że nie mieli tym razem racji, bo zapis wideo pokazuje, że zawodnik fakt bronił na wyprostowanych rękach, co jest niezgodne z przepisami, ale nie miało miejsca żadnego uderzenia w szyję czy w twarz, tym bardziej, także to jest błąd sędziów, mógł być ukarany tylko i wyłącznie 2 minutami. No nie wiem, no na pewno się do tego nigdy nie przyznają, no bo oglądając zapis wideo stwierdzili, że no niewyraźnie widać i w dalszym ciągu się opiera, no tak, tak to jest właśnie w sporcie.